Siema, gram sobie w The Binding of Isaac, teraz gramy dzisiaj beta, nie na waszą prośbę. Prośby najczęściej pojawiają się na Discordzie, ale możecie też prosić, bądź pytać na... w komentarzach, pod filmem, pod TikTokiem, gdziekolwiek, nie? Wiecie, gdzie macie sporo miejsc do możliwości pisania, komunikowania się ze mną, więc... No, nie wiem, ale otworzę, weź mi tak rzuć tą bombkę tutaj, co? O, dawaj tu. Dzięki. Ale go porobiłem. O nie, a Soul Hardo i tak nie wezmę. Zwróciłem bardzo dużo czasu, a nią bym sobie poszedł. Przede wszystkim boss rush, żeby dostać item i idziemy na alternatywę, tak jak już wspominałem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam dwie bomby nawet. Oj, niepotrzebnie brałem. To było tak niepotrzebne. Ale sporo kluczy. Znaczy, kręcam 3 życia i boję się, bo po prostu bardzo często ostatnio grałem... Bardzo często ostatnio gram challenge o nazwie Ultra Hard i tam życia nie wypadają czerwone serca, więc nie da się leczyć. Jedynie co mi pozostaje, to się nie wywalać w jakiś głupi sposób. Ale to się nie da, no, się nie da. Dobra, drugie ognisko. O, kupa tęczowa, więc nie muszę się martwić o swoje życie. Tą kupę też ubiję. W ogóle wpadłem na pewien fajny pomysł, ale nie wiem, czy ja czasowo bym wyrobił. Z nagrywaniem 2 odcinków dziennie i wrzucaniem ich 2 razy dziennie, no straszne by było. Może gdzieś tam zacznę testować po trochu, bo całkiem ciekawy pomysł mi wpadł do głowy, czyli że bym sobie nagrywał sobie 2 odcinki dziennie, jeden Isaac gdzieś tam właśnie pod wieczór na 19 i bym bardzo chętnie wrzucał na rano, bo ostatnimi czasy sobie wstaję tak koło 7-8 i totalnie na YouTubie się nic nie dzieje i bardzo chętnie bym sobie coś pooglądał, ale no niestety nic nie ma. I tak sobie pomyślałem, że przecież spora część ludzi pewnie sobie wstaje gdzieś tam rano 7-6, wrzucałbym tak pewnie na 6. I pewnie też by chciał sobie coś obejrzeć, nie wiem, przed pójściem do szkoły, czy czekając na lekcję, czy cokolwiek innego, wiecie. Więc myślę, że to był pomysł. No ale to wszystko będzie zależne od tego, czy... O, bym sobie wziął ten przedmiot, czekajcie. Wszystko jest zależne od tego, czy będę miał czas, nie? Czy ogarnę to wszystko. Dobra, bierzemy sobie sakheda, dodatkowe te sakieweczki. Więcej rzeczy będzie. Niestety znowu rozwalam maszynę. Szkoda, bo ją coraz częściej rozwalam. Dobra. Witaj, Baby Plum. Nie biłbym się z tobą, ale nie oszukujmy się. Masz turbo tragiczny przedmiot, a ja nie lubię tego przedmiotu. Nie wiem, moim zdaniem flute plum, czy jakkolwiek to się nazywa item... No syf, nie oszukujmy się. Syf, kiła i mogiła. Oj, ok, jestem padnie, wiedziałem. A nie jest źle, nie jest najgorzej. Zostałem HP, a fighter zapy, to jest potęga. I od razu idziemy sobie na alternatywę, nawet nie będę się zastanawiać nad niczym. Po prostu lecimy. I myślę sobie, żebym poszedł sobie na The Beast, bo dawno nie było. Najczęściej jak już chodziliśmy... O. Nie wiem, jak działa ten przedmiot, ale wezmę z prawej strony. Spelunker, bardzo się cieszę. Bardzo bym sobie chętnie poszedł na The Beast, bo dawno nie byliśmy. Częściej już chodziliśmy niż na matkę niż The Beast, ale wydaje mi się w ogóle, że... O nie, serio? Dobra, udało się. Ale wydaje mi się, że matka jest dużo trudniejszym bossem, więc... O. Udało mi się, ale prawie straciłem, znaczy na pewno straciłem ognisko, ale udało mi się. Wejdziemy sobie do sklepu i będę miał fajne rzeczy tam, może. Ogniska zepsujmy. O, najlepszy odcinek świata. O, Soul Heart, czerwone serce, tak, to jest to, czego potrzebuję. O, ciebie nie lubię. Najgorszy boss w całej grze. Przeciwnik! Przeciwnik to był! Włączyłem sobie wiatrak, żeby nie szumiało. I tak będzie mi komputer szumiał, ja to wiem, ale włączyłem sobie wiatrak, żeby nie szumiało. I powiem szczerze, że jestem za dziwą. Nie wiem, czy ten mikrofon czasami dobrze działa, czasami źle, albo po prostu ja czasami drę mordę. Przepraszam. Bad in the box weźmiemy sobie, jeszcze już mam, przynajmniej. To nic ciekawego nie wyleciało. Wyłączyłem sobie wiatrak, żeby, wiecie, nie było gdzieś tam słychać tych szumów niepotrzebnych. Bo komu potrzebne szumy, prawda? Prawda, wszyscy się zgadzamy. Ale i tak jest mi gorąco. Nie chcę. Znaczy chciałem powiedzieć, i tak będzie słychać komputer, a gorąco i tak nie jest, no to niestety. Jest bardzo gorąco w domu. Trzeba się rozebrać do naga i tańczyć salsę. A, to jest dobry pomysł. Zacznę to robić. O, przy okazji, jak już zadawałem pytanie w zasadzie o ten, o... Łatwy basik, Wormwood. Chociaż ja bym na nim, kurczę. Ja bym bardzo chętnie na nim użył karty, bo to jest łatwy boss, ale dosyć obsrany. I oberwałem, a chciałem dostać Angel Room, bardzo by się przydał. A szkoda. A ja mam boss rusha. Znaczy tego, że Mega Satana. Dobra, może na następnym piętrze nam się uda. Ile jeszcze kopnięć? No, już zero. Już zero. Tears up jak najbardziej. Oj, maksymalne praktycznie tierzy. Przy okazji jak już wam powiedziałem, że chciałbym robić 2 odcinki, jeden wrzucać na mega rano, a drugi na wieczór, nie na popołudnie, to pytanie do was, co byście chcieli zobaczyć właśnie na przykład z takich odcinków? Czy jest jakaś gierka, którą byście chcieli zobaczyć? Dosłownie, macie do wyboru wszystkie gry, jakie istnieją. Może jest jakaś taka, którą byście chcieli oglądać o tych godzinach? YOLO. Technology jest git. Bo prawdę powiedziawszy, zastanawiam się nad właśnie jakimiś balonkami, które miałem mieć serię zresztą. Ja miałem to robić serię z wami, ale jakoś tak, nie wiem, lagi w mózgu się zaczął dziać i pst, nie wiem, jakoś ten pomysł z odcinkami z wami z tego, jak to się nazywa, z Bloons TD6 jakoś tak gdzieś przepadł po drodze. Jakoś nie mam motywacji, żeby ogarniać ludzi na odcinki. A też, kurczę...
syf totalny. Nie, dobra, mózg mi przestał działać, zero koncentracji. Nie mam motywacji, żeby szukać ludzi na odcinki i jakoś tak wy też się o to nie dopytujecie. Ja często albo zapominam, albo jest taki dzień, że gdzieś tam cały dzień jestem poza domem, albo cały dzień coś ogarniałem i nie miałem czasu nawet... Serio, dostałem tym gankiem. Nie miałem czasu nawet przyjść czy ten, zapytać, nie? Albo nagrać, bo... Bardzo często teraz ostatnimi czasy nagrywam odcinki wieczorami, to późnymi wieczorami. Jak na przykład godzina 20, teraz jest 20:30 na przykład, o min-min, albo min-min. To wiecie, to nie wiem, czy wy jesteście w ogóle w stanie w takich godzinach w ogóle tam być dostępni przez jakieś tam, załóżmy, nie wiem, pół godziny. A ja bomb nie mam. Dobra, wchodzimy tutaj. Bardzo łatwy bossik. Ja bym chyba na tym bossie właśnie użył już tego naszego tutaj, jak już się nazywa, naszego karty. Bardzo potężnej karty, nie zapominajmy. Czy ja z tej strony coś dostanę? Czy ja mogę coś dostać, to jest pytanie. Ej, te ci z garnkami lecą. Garnków nie chcemy. Tutaj jeszcze kolega, piątka wypadła. W sklepie, z tego co pamiętam, to nie miałem totalnie nic ciekawego. Dostałem tam chyba lampkę i bombę? Nie, nie bombę, klucz. Bombę na pewno nie, bo bombę bym wziął. Nawet za 100 milionów. Nawet za 200 milionów. Tak, za takie pieniądze bym brał. Znowu garnek. Kościu, popsułeś mi... O, zapomniałem o tym. Popsułeś mi moje ognisko. To nie jest fajne. Wiesz, to nie było fajne. Teraz pytanie, czy ten boss będzie problematyczny, min-min. Wcześniej go zabiłem dosyć szybko i mnie nie trafił ani razu, więc teraz... nie, dobra, jest git. Nie było źle, Blackheart 3 bomby. To musiała się trafić tą bombę. Ale tak czy siak, mamy bomby. Chociaż te bomby bym użył bardzo chętnie na ten, na otwarcie... boss challenge roomu, gdzieś zostanę przedmiotu, który by był mega potężny. Nie rzucajmy się. A tak, to jestem troszeczkę pogubiony. Czy tutaj w sklepie coś będę miał? Oto jest pytanie. Nie, mam tylko ziomkę. Nie będę go wybuchać, to strata totalnie bomb. Ajajajajaj, bez jaj. Biegnę z technologii na oczach. Dużo strzałów mam teraz dodatkowych. Kurczę, no, mogę jeszcze ewentualnie ominąć jedno piętro i pójść na te drugie piętro, ale nie wiem, czy tam będę miał bombę. Dobra, trudno. W Secret Roomie też może się trafić bomba. Uuu, świętość. Trzy bomby się trafiły. Tu sobie was wybuchnę, to sobie wybuchnę. Turbo syf. O, ciebie już oszczędzę, kolego. Mam healsy. Mam darmowe ten, więc sobie wezmę, otworzę to wszystko. Ale że skrzynki tu dostałem? Nawet nie wiem, że skrzynki mogą wypaść, prawdę powiedziawszy. Dosłownie, nie miałem pojęcia. Ej, kolego! Kolego, tu nie tak się robi! O, blub. Czy jakkolwiek się tam nazywasz, kolejszko. Hej, koleżko! Koleżko, ty ten! Jeszcze z tego, sezona miesiąc zawsze tak mówił, koleżko. A, śmieszne. No, nie wiem, przypomniało mi się. Ja już tak randomowo wyszło. Dobra, piętro Mainzy. Na Mainzy lecimy. Czyli idziemy na matkę. Wychodzi na to. Nie wiem, zobaczymy. Bo będę mógł jeszcze, nawet jakbym sobie poszedł, no właśnie zdobędę ten nóż, będę miał dwie drogi otwarte, więc do tego to robię. W głównej mierze. Bo zawsze będę mógł sobie przejść, ewentualnie jak mi się nie spodoba, na depis, nie? W odpowiednim momencie. Relax. Fajna karta. Nie, turbo kazacka tabletka. Bad Trip, moja ulubiona tabletka. O, mięsko. Cześć, kolego. Ten nawet nie wybuchł. Dobra, to sobie otwórzmy. Możemy mieć darmowy... Albym dał mu życie, tylko że ja na życiu czerwonym opieram się. To troszeczkę słabo, co to? Health up. Pheromonsy and... amnezja. To przeżycie. Ej, już. No, albo nie. Albo nie wejdę za te pieniądze, te za bombę, bo po co? Otworzę kluczem, lubię otwierać kluczem rzeczy. Ej, tu są te skarabeusze z ziemi. O, nie, fajnie. Oj, znowu skabareusze. Idź stąd, skabareuszu. Ludowiko! A ja nie wezmę żadnego. Bo nie mam bomby, ale bym rozwalił ten. No cóż, trzeba przetrwać. Ej, idź tym mięsem. Dobra, mięso leży, bomba jedną. Dziękuję, nawet dwie dostałem. Tak hojnie dosyć. No, tak fajnie. Dobra, czy jak tak wybuchnę, to i tak jednego nie rozwalę, wiedziałem. I to mi otworzy Ludowiko. Ludowiko jest okej, okay, ale jednak chyba to bym sobie wziął. Znowuż random. O nie, to nie jest fajne. Co mi daje ten? Co mi daje mucha z dataminerem? Może coś fajnego? Dobra, najpierw to sobie wybuchnijmy. O, fajna bomba, śmieszna. Już sobie wysiadłem. The moon! A ja byłem tutaj w ten, to nie wiem, czy jest mi to potrzebne jakkolwiek. To jest gitara, świama. Ale The Emperor i tak wezmę. Może nam się jeszcze trafić zawsze bardzo potężna karta, jaką jest, nie pamiętam jak się nazywa ta karta, ale bardzo potężna jest, tak? Przez swoje tam... O nie! Nie zginąłem! Znaczy, nie obrywałem! Wiecie, co to oznacza? To dużo oznacza, bo dzięki temu mogę jeszcze dostać Angel Room. A, Angel Roomy są fajne! Kolejne serce, coraz bardziej bym sobie pograł na tamtym bagaże. O, Secret Room się odpalił. A nawet nie planowałem. O, dziękuję za ten worek! Ale śmieszna bomba! O, kolejny Soul Heart. Bardzo przydatny. Ja bym chciał dostać tą kartę, która rozwali tego bossa śmiesznego, który jest w stanie... który ma rzeczy pod spodem, nie? Bardzo chętnie chciał. To sobie wezmę, bo to fajne. Experimental Peel. Tears up. Jeszcze mogę mieć większe? Co to? Two of Spades. Okej, okay, 30 kluczy, tako. No i zamienię tego Dataminera. Turbo syf. Szyć! O! Wow! Ognisko? I one zostaje? Nie zostaje ze mną. Ale nie wiedziałem o tym. Turbo śmieszne.
Hit. Haha, kozak. Dobra, Rip Creep. Rip Creep się może na tym piętrze trafić? Serio? Ej, z tego nie miałem pojęcia. Byłem pewny, że tu się trafiają jakieś takie specjalne bossy z mańców właśnie, a nie tam zwykły boss, Rip Creep. Znowu walczyłem 200 tysięcy razy, kolega. Nawet problemem nie jesteś żadnym. Ale trafić mnie randomowo możesz właśnie z tego pocisku albo z Brimstone'u, więc to łatwo minąć. Chociaż on czasami potrafi środkiem strzelić tym Brimstone'em, to jest w ogóle już turbosyfiasta i tego nie lubimy. A nie wiem, czy da się wyczuć to. O! Da się! Nie, znaczy nie wiem, czy się da wyczuć, ale teraz nie obrywałem, więc... Dobra, stanie tak dosłownie obok, jak on strzela, jest wystarczające, bo on ma wtedy takie... Jak strzela na boki, to zawsze będziemy uniknięci, jak strzela do przodu, to też będziemy uniknięci. Takie, no, turbo beznadziejne, tier up kolejny. Mamy już chyba maximum. Guardian Angel, kolejna przemiana w Conjoina, albo Serafina. Taking damage can make Isaac temporary invulnerability. Kurczę, Conjoin jest spoko. Chociaż, dobra, weźmy tak. Cię wybucham, dostanę większą szansę na Angel Rumy zawsze. A nawet jak oberwę, to mam większą szansę, niż jakiś tam procent. Nieduże, ale zawsze. Czemu te moje familiary tak powoli strzelają? Ja mam bardzo nudne jeszcze przy okazji. Zmniejszone tiersy od tego sypu. A, wiedziałem, że to przyszedł. Po prostu. No, padł mi w końcu. Ileś można cię bić? Którą mamy minutę? 15, my mamy Mindsy 1. No to na Mindsy 2, no co zrobisz? No nic nie zrobisz, nic nie zrobisz. Tutaj przynajmniej nie mam. No to było wredne. To było turbo wredne. To mi się nie podoba. Tu sobie otworzę. A tu jest jeszcze kolega. O, Tears Up. A tu jeszcze ten sam. A nie mogę mieć więcej Tears Upów, to trochę słabo. No cóż, boss challenge room jest dla nas zamknięty, póki co. O, to była kupa, a tego się nie spodziewałem. Oj, weźcie ode mnie! Gościu, dajcie mi to. Życie się mu przyda akurat. A ty się podzielisz na dwie części, nie? Ja widzę, jak on jest. Ha. Nie to, że ja nie bije go w ogóle, to on jeszcze podzielił się. Co za chłop? A właśnie, mogę... No, to nie było fajne. Chciałem ci kamieniem rzucić. Nie wyszło, jak zwykle. Mogę grzybem rzucić chłopa? Oj, mam teraz dwa kamienie. Kurczę, kozak. Ej, mini... Oj, tak chciałem się oberwać. Mini Carrion Queen. Idziemy najpierw do sklepu i pójdziemy sobie też najpierw do... Hits! Hits! O, ale go tam załatwiłem. W ogóle Luigi za mną biega. Widzieliście? Nie, ale ja nie wiedziałem. Ale to śmieszne, zrzucanie kamieniami. O nie. O, grzyba mamy kolejnego. Bardzo fajny. Ja bym wziął. Damage up, health up, speed down niestety, ale damage up. Myślę, że git. A mi tiercy się zmniejszyły nie przez technologii, bo trochę ogarnąłem. Ja tiercy mam zmniejszone przez tego, przez grzyba jednego. No niestety, nie możemy wszystkiego. Co to jest? Barkano. O, turbo cyfruna. Herofant. Dodatkowe te, sol hurty. Two of Spades kolejny, już 66 mamy tych. Przydatne. 66 kluczy, no. Bardzo dużo pieniędzy zostaje na tym ranie. Aż dziwne, troszeczkę. Tu nie dojadę. Tu nie dojem. A mogę zniszczyć to i co się stanie? Patrz, to wygląda jakby się niszczyło. Ciekawe. Ale chyba nie chcę sprawdzać, czy się da. To nie byłoby fajne, w żaden sposób. Co to za przeciwnik? O, też tu jesteś. To nie dobrze. Hop. I mamy trzeci, od razu pójdę, żeby nie tracić czasu. No, później szybki bossing i mamy cimcia, rimcia, rimparampa. Tylko ciekawe, co to za boss jest. Bo widzę mały pokój, czyli to nie będzie jakiś bardzo ciężki boss raczej. O, mój trinket stracił, znaczy przedmiot aktywny też tu tracę. Ale gówno. Bardzo mi nie podoba się. A jakoś postacią ostatnio latającą tutaj byłem. Nie wiem, czy to nie był Lost, albo... Nie, Tainted Lost ostatnio nie grałem, to musiał być Lost, no. Albo Tainted Forgotten, no, też mógł latać tutaj. Ale nie, Tainted Forgottenem to ja grałem w poprzednim odcinku i tam nie latałem, jestem pewny. Nie, no jaja sobie robisz, babo jedna. Przez ciebie wybuchłem. Nie wiem, ta sekwencja jest tak nudna. Tak niepotrzebna. Po co ty w ogóle jesteś, powiedz ty mi. Jeszcze źle rzuciłem. Wyplujesz mi tam mobę kiedyś? Czemu bym tu iść inną drogą? Mógłbym. O, kozacko. Wypluj mi jeszcze jedno. No, czemu ona mi zasłania ekran? Ona staje za blisko mnie. Jeszcze wybuchłem znowu. No i wybuchłem. Idź. No, ile tych kamieni tu będzie? Dajcie mi stąd wyjść. Dobra, to on zniszczymy. O nie, ona teraz znowu leci. Przecież mnie zaraz coś pokiczka. Ja nie mam życia już na nią. Leć. No nie, idź stąd. Dziękuję. O, myślałem, że po kolcach trzeba przejść. Ale te tirsy tutaj, tragedia. Bardzo mi się to nie podoba. Haha, cię porobiłem. Z drugiej strony zaszedłem. Jak ona mi życia pożarła? Nie no, ty jesteś jakaś chyba walnięta na głowę, babo jedna. Chociaż jakbym się jeszcze raz dał obić. Boss challenge room za darmo? Dobra, ja idę. O! To nie był dobry... O, wiedziałem, że... Ja przez to zginę. Proszę, dajcie mi życie. Pół serca chociaż. Może być też boss challenge roomie, ale... Ale jestem debilem. Dobra, przejdę sobie tędy, bo tam jest otwarte.
Czekaj, zrobię sobie szybszą drogę. Cześć, kolego. Co dostałem? HP-up. No i wylećmy. No i to się nazywa dobry HP-up. Wow, co to za flaki z niego wyleciały? Nie wiedziałem, że może tak działać ten boss. Ej, bo ty nie jesteś fajny. Ty w ogóle nie jesteś fajnym bossem. On pierdzi tymi kulami. Ej, nie fajnie. Co ty robisz w ogóle? Wybuch się, chłop. Jeszcze sobie kulkę przywołał. Co ty robisz? A skąd ja mam wiedzieć, gdzie on wyląduje? To mnie ciekawi. W sumie ciekawe. O, 5 kolejnych dodatkowych. Jak strzela? To śmiesznie zawsze strzela. Ej, nawet mi zwiększa troszeczkę ten, nie? Zasięg bicia. No nie wiem, czy chcę. Jakoś taki 2 na 10 przydatność. Cześć, szkielety. Ja, żeby was wygrać w ogóle, to ja musiał was wszystkich ubić. Zanim się powstaniecie wszyscy. O, i idealnie. Dobra, czy ja to mogę otworzyć tym? Nie mogę. A szkoda, powinna być możliwość otwarcia ściany poprzez... O, nie to. Misklik, to chciałem. Chciałem rzucić tym garnkiem, a nie ten. Te kamienie, nie wiem, czy ten przedmiot jest jakiś przydatny. No, bardziej przydatny niż dataminer, ale sam fakt, że... Dobra, dałem się niepotrzebnie. I to jeszcze od czempiona! Ubij tego czempiona, bo mnie... O, fajnie. Bardzo przydatne serce tam leży. Dobra, chodź tu. Ten nóż ile bije damage'a, no. Nie spodziewałem się tego troszeczkę. Nie wiem, jak działa ten boss. Użyjemy sobie. To jest ten moment, w którym... O nie, ja wiem, jak działa ten boss. Już mi się nie podoba ten boss. O! Idź stąd. Dobra, ostatni. Turbo nie fajnie działa ten boss. Dobra, ubij go, zanim się przespi. O, ma... O, ma powalone ataki. Nawet HP down. Cokolwiek. Team up, tears up, znaczy tears down dostałem. Ja nie wejdę tutaj! Ale syf! I co ja mam teraz zrobić? Aspid 2. Ja muszę, a tu tracę po jednym sercu całym. Ale bez sens! Nie podoba mi się ta gra. Mogę iść na ten, na DBS też, rację. Nie mam co używać, weźcie, idźcie są. Farting baby. No trzeba było brać te farting baby, no. Gdybym miał te pół serca, gdybym na tym boss challenge jest... Nie podoba mi się tak już. Już jestem zdenerwowany. Największa syf postać w całej grze po prostu. Nie, gorszych nie mam. Po co ją w ogóle tworzyli? Już Jacob i Jezaf są ciekawsi. Dobra, Jacob i Jezaf nie są w ogóle ciekawsi, są tak samo gówniani jak ona. Ja jestem starym graczem, mi się podobają stare postacie, nie jakieś tam nowe. Nie, fiszka celowa nie oznacza, że fajne. No, no tutaj akurat syf totalny. Dobra, dawaj go. Dawaj, nigdy nie przestał. Ale miałem przez chwilę rozpinać, mam mikrofon włączony. Bo wiecie, jak jest ten mikrofon wyłączony, to on się świeci na czerwono. Ale jak jest włączony, to mam włączoną tęczę, po prostu wiecie, że miga sobie, zmienia światełko. Raz takie i tym podobne. Czasami jest czerwony. Mam takie, czy jest włączony? Czy to na pewno działa? Serio, a nie, miałem, przecież ja mam farting baby przy sobie. Nieważne. Zaplanowane to było wszystko. Idź, ciul. Zostaw mnie. Zostawcie mnie w spokoju. O, idealnie. O, mi się podoba. Nie, tam jakieś świerdu buildu. Chodź tutaj, pająku. Nie, strasznie tragiczny pokój, przyznam się szczerze. Patrząc na to, że nie mam tearsów, nie mam damage'a, takie pokoje, jeszcze mi ręka spędzi. To pewnie, żeby jestem zdenerwowany. Takie pokoje są turbo gówniane. Oj, 2000 years later. Chciałbym dostać jakiś ciekawy przedmiot aktywny, bo ta postać jest fajna, nie? Ona ma ciekawe działanie, ale ona musi mieć przedmiot aktywny jakiś, a tak to... No nie oszukujmy się, no sam bez nadziei. No jeszcze straciłem. Monkey Pow. No słabe. Cześć, Baby Bloom. Jeszcze zamiast go strzelać, to strzelałem w tego. Farting Baby, czy mógłbyś pierdnąć? No czy mógłbyś czasami? Wow. Jakie opóźnienie on miał, nie mogę. On co któryś... Ten obrywany strzał chyba mi pierdzić tylko. Tak się wydaje. No teraz udało mi się. Ale po co ten atak? Po co? Powiedz mi, po co? Ej, zrobić sobie kiedyś challenge, zero oberwania challenge? Oj, ale to chyba tainted tym losem trzeba by było. Bo jako jedyny po oberwaniu zdycha. To by było ciekawe. Nie brać po prostu tych i tyle. Grow Hormones, bardzo ciekawy przedmiot. Tutaj oczywiście nie wejdziemy na nasz tainted postać. Na tainted piętro, nie pójdziemy niestety, bo... Zablokowany. Ale tutaj... O tak, zło jesteście wy, moi pająki. 3 uderzenia, jeszcze jakbym trafił, to by było dobrze. 3 uderzenia jest git. Chodź tutaj, chodź, no, co? Będziesz mi podskakiwał? No. Ja tutaj nie podskakuję, to ty też mi nie podskakuj. Dobra, wracamy do gry. Koniec z naszymi pięknymi przygodami. Staruszka, w świecie staruszka. Hyc. I kluczyk, ja bym go użył. Ale nie wiem, czy będę miał na ten. A nawet nie potrzebuję zresztą, też rację. Idźcie z tymi kleszczami śmiesznymi, te kleszcze są obsarane. I na moim życia. Że pająki w ogóle na dwa strzały muszę ubijać, to jest aż dziwne. Cześć, pająku. W ogóle zabawne, że powstała gra, w którą tak ludzie bardzo chcą grać, nie? A tutaj się nic nie dzieje, takiego cały czas jest to samo. Ej, weź wybuchnij tutaj, co? Zrobimy kółeczko jeszcze jedno, co? Byczku. No jaja co robisz chyba? Nie dość, że wybuch, to jeszcze na mnie! I to jeszcze źle! Dobra, nie, ta gra ewidentnie jest popsuta. Proszę ją naprawić, bo będę zwracać. Tak, ja ją zwrócę. Nie, ja już mam dosyć, ja ją zwrócę po prostu. Nie będziemy się tak bawić, nie ma tak łatwo.
Ja dzwonię już do Steama i zwracają mi. Nie, ja proszę o zwrócenie, tak się nie bawię. To akurat jest beznadziejne. Dobra, tak poważnie to. Drugi klucz. HP up. Nawet okej. Okay. Cześć kolego, czy też mi? Witaj kolego, czy też mi coś ciekawego? Lazarus Raxy, nie. Serafin. Mogę, jak najbardziej. Druga przemiana w Conjoina. Udało się. Mamy teraz dwie opcje. Jedną opcją jest wejście do biblioteki. No dlaczego ta gra mnie nienawidzi? Co ja jej zrobiłem? Co to za biblioteka obsrana? Nie no, tak to się nie bawię. No i co mam teraz zrobić? Ja nie mam... Zawsze tak to się kończy. No to the beast. Mogę pieniądze z nas palić, co mi one dadzą. Nic mi nie dadzą. Cześć, little horn. Little horn. Ale dasz mi tą bombę, przyjacielu? Weź mi, nie wiem, weź nie podpala jej, co? Wow, co tam... Wow. Znaczy... Nie wiem, czy to kościane serce mi zostanie, ale jest jeszcze szansa na to. Ile mam serca? 2... 4 do zabić, zabrania. 5 teoretycznie z kościanem. To 5 serc do odebrania mam w Curse Roomie. W Sacrifice Roomie. Yolo. Coin. Czyli tracę. Ciekawe. You feel blessed. Fajne, no. No i dupa. Jestem głęboko. 4 litera. A nie będę brzydko mówić, oczywiście. No i co mam teraz zrobić? Ja mogę jedynie teraz, nie wiem, iść dalej. No bo co? Co ja zrobię? No nic nie zrobię. O, jestem debilem jeszcze. Ja mogłem wziąć tego, ten... Diverses Papers. Nie, to jest akurat Mysteries Papers. O, ja mogłem je wziąć. I mógłbym dostać niewidzialne, ale nie, chyba nie, wtedy nie mogę używać tego. Jak mi się wydaje, że wtedy Sacrifice Room nie działa. Begary działają, ale Sacrifice Room nie, chyba nie działa. No to cały plan poszedł głęboko. O, speed up, a jestem jeszcze. Nie, no to nie, to w takim razie, to nie, no, nie, no teraz będziesz mi 30 kluczy dawać, no, pewnie. Co ja jestem? Jakiś fangla manga? Co to za syf jest w ogóle? To mi się nie podoba to już. O, kolejne serduszko. Gdybym miał więcej serca na poprzednim piętrze. Tak, tak, to by było, tak, to by było coś pięknego. Skrzynia. O, i coiny. Poison Tears, o, tak, jak mi się to podoba. 100% szansy na zatrucie. Dobra, może nie 100% szansy, a nie, chyba 100%. No dobra, to nieważne, szatowałem. Jakiś żarcik tylko. Ej, bo ja muszę się spieszyć na tego bossrusha, jeżeli chcę go faktycznie robić. Znaczy, nie chcę robić bossrusha, chcę po prostu dostać z niego fajne rzeczy. Siema fistula. A co z niego item? O tak. O tak, na tainted postacie, znaczy na matkę nie pójdziemy już. Ty już up. Up, up and more bang. Uuu, prayer card. Bardzo ciekawie, się zapowiada już. Mógłbym tego użyć, to dopiero później, jak już, jakby powiedzieć, wyjdę z tego pokoju. Tak. O, i prawie straciłem już tego, ten Eternal Heart'a, no, to nieźle. No i właśnie to spowodowało, że giniesz. Widzisz, a ja nie zginąłem, co poradziłem. Herc na dół, HP upa. W ogóle skąd ja mam zgniłe serce? Kiedy ja je wziąłem? To jest pytanie. Na które odpowiedzi nie dostanę. No, ty jakiś inny jesteś, że wy go otworzyliście. Po co wy go otwieraliście? Ej, tak grzecznościowo, taki post grzecznościowy. Dajcie mi Spoonbender. Grzeczny będę. Mówię poważnie. Ładnie przejdę tą grę. Spoonbender chciałbym dostać, no to by było fajne. Co mamy? Krzywnogi jak saramy. Nic ciekawego. W ogóle mam teraz takie sten. Takie flashbacki, jak mam za każdym razem amnezję, po prostu. To jest coś strasznego. Wiecie, jak robi się challenge ultra hard, to tam są wszystkie możliwe, na każdym piętrze. Wszystkie możliwe, jak to się nazywa? Klątwy. I tam jest amnezja i jeszcze te przejścia przez pokoje, nie? Takie, wiecie, teleportacje. Curse of the Labyrinth chyba to się nazywa. I no, straszne to jest, po prostu idziesz po piętrze, którego nie znasz i jeszcze cię teleportuje co jakiś czas. Okropne. Bardzo fajny, no, speed up. No to nieźle. Zzum! 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 Na górę. Nie miałem tutaj jeszcze treasure roomu, więc trzeba będzie odwiedzić. Z tego samego miejsca wyleciał. O, jakbym trochę niżej stał, to bym zdobył skrzynkę za darmo. A jestem w stanie ją wziąć, nie? O, tak! Dobra, walić do serca akurat, kiedy się przyda. Serce! Nie sługa. Nie, tu byłem. A, tu była zepsuta kupa, to już wiem wszystko. Cześć panowie. Bardzo fajnie jesteście, no. To są przyjaciele, nie tam jakieś... O. Co mi daje zepsucie tego, ten ogniska? Mam tu napisane. Homing Tearsy, ale nie, a, prayer heart. Homing Tearsy mi dają, co ty gadasz? Albo że to ma homing tearsy. Myślałem, że jak zepsują, to ja mam homing tearsy. Nie, to nie jest fajne w ogóle. To już mi się nie podoba. Dobra, mamy ten. A dodatkowe HP upy? I dużo coinów, ja nawet do sklepu poszedł z tym, to też nie byłoby głupie. Fajnie bym miał ten, BF. Gdybym miał Spoonbender, to jak najbardziej, ale w tej sytuacji to nie za bardzo. Nie, no jeżeli ja dostaję kostkę, to mi się podoba, nie? To dobrze jest git. Chaos? Nie, chaosa nie chcę. King Baby bym wziął, gdyby nie fakt, że on powoduje zatrzymanie moich postaci w jakichś takich random miejscach, a tego no nie chcielibyśmy, prawda? Ja cię kręcę. Połączenie Bethany z kostką? Broken.
Nie oszukujmy się, broken. Miałem treasure room, kostkę dostałem. Bambino! Ale ja mogę dać ci coiny? Dobra, walić ten. Też coiny. Czy on dostaje tylko coiny, jak mnie bije? Znaczy, jak bije tą ręką, a nie szarżuje. Przestań szarżować. No co ty robisz, tym bambino? Dobra, zaraz się wywalę. Dobra, walić go. Jest jakiś rozlany umysłowo. Chciałem ci grzecznie dać coiny, żebyś mi dał ładny item. Moglibyśmy być przyjaciółmi. Ale nie, bo ty woliś mnie tłuc jak jakaś małpa. Gzo. Czyż. Na dół. Kurczę, szkoda, bo bym dał mu te coiny. Fajne, to by było ciekawe, nie? Pierwszy raz bym dał bambino coiny. Myśmy mieliśmy sytuację, że nie... Serio. No już tracę Angelon, tylko dlatego, że jakieś serce strzelić nauczyło się. A tutaj mamy przemianę w Bookworma. Jak najbardziej zostaje z kostką. Chociaż Book of Belial bardzo fajna książka, ale kostka... Nie no, Book of Belial jest spoko książką na starcie. Później jest... No byle jaka, nie? Ten boost na damage wcale nie jest jakoś tak bardzo potężny. To nie jest coś, co jakbym miał, to nie wiem, uratowałoby mi życie jakkolwiek sposób. Speed down. No i tak miałem go za dużo. O, mam speeda dużego. O, miałem go za dużo. Dobrze, że go wzięli. Dobra, to się uspokój z tym strzelaniem. O! O, zablokowałem się! Ej, dobra, bo ja się nie chcę walić, to dobry ten. Nie, mamy poison tearsy, mamy kostkę, mamy bookworma z turbo broken. Mamy farting baby, nie? To jest... No, jak... Bez niego to bym sobie nie dał rady. To jest coś, co jest potrzebne każdemu graczowi w tej grze. Ale nie każdy sobie zdaje z tego sprawy. Nie, tak naprawdę to farting baby jest największym syfem w moim deku. Ale jest przemianą w conjoina. Więc jak najbardziej cieszę się. Coś przydatnego chociaż raz. Little Steven. Ja mam dwa przedmioty! Ja mam dwa przedmioty. Dobra, ale cyk. Skapular. No i mi się to podoba. No, przemiana w serafinkę jeszcze wejdzie. Dodatkowo. No jak już a propos przemiany, to jeszcze w serafinkę. W ogóle wydaje mi się, że jak chyba te kostki się rozwalą, to one są w stanie zamieniać przedmioty jeszcze. Więc... Ewentualnie tu mamy kamień z X-em. A i skrzynkę, screw, tears up, a tears up to jest coś potężnego! Nie ekscytuj się, spokojnie. To jeszcze się... Oj, kamień z X-em? Czy to jest... O, chciałem powiedzieć, czy to jest Smolorok? Nie, to nie był Smolorok. O! Twarz mi zawsze zasądziała, przepraszam. Czasami mam po mózgu. Moje kostki się popsuły przez was. Dlaczego? Dobra, co mamy w sklepie? A w sklepie jest... mam pius. Nie, no nic. Serce! Dziękuję. To akurat spoko może być. Ja bym chyba w tym ranie nic nie kupował, wywali pieniądze po prostu na maszynę, niech one tam stoją. W ogóle muszę się wam przyznać do czegoś. Ansus. Okej, fajny Ansus. Bardzo mi się to podoba. O, fajnie, będę miał dużo życia. Muszę się do czegoś wam przyznać. Jedną z rzeczy, do których chciałem się wam przyznać, to fakt, że musiałbym poza odcinkami pograć sobie czasami i powrzucać pieniądze do maszyny, nie? Bo bardzo rzadko do niej coś wrzucam i ona jest taka pusta najczęściej. Kapusta, hehehe. A fajnie, jakbyśmy mieli właśnie jakieś tam coiny zawsze zgromadzone na jakichś takich lepszych ranach, czy tam gorszych ranach. Gdzie będzie taka możliwość, że po prostu byśmy sobie coś brali z maszyny. Albo jakbyśmy mieli po prostu jakiś dobry przedmiot. O, Steam Save na przykład jest git, a ja wywaliłem wszystkie pieniądze. Aaaa, co to jest za tabletka? Przynajmniej dużo życia mi dała. Dobra, jak mam Steam Save, to już mi się nawet podoba ta gra. Ażbym nawet użył... Kurczę... Kostki, nie? Sklepią. To mogłoby być... O, zapomniałem, że ty próbujesz Beamstone'em, to nie akurat nie jest fajne. Mam wrażenie, że on strzela obok. Jasne, że on strzela obok. Czemu ty strzelasz zamiast środkiem, to bokiem? Ale go zjadłem szybko. Ha! Trucizna na ciebie nie działa, bo... Ha! Odstałem z B. Ha, ha, ha! Łatwo, dobra, co mamy tutaj? Helfa parazy 3, habit. Helfa parazy 3, habit. Nic. Eden Souls! Ile mam? 10, a potrzebuję mieć 12 ładunków, nie? Łab, nie wiedziałem. Ja ci kręcę, ale syf najgorszy na świecie! Czemu ja biorę klucz? A, bo chcemy mieć więcej szansy. Eden Souls, Eden Souls. Spawns a random wisp, respawn. Ale ty potrzebujesz mieć 12 ładunków, a ja mam 10 serc tylko. Nie wyrzucę kostki, nie ma opcji. Głupi nie jestem. Po tej walce mogę mieć jeden, z tego co kojarzę, jeden ładunek. I tak mi zabraknie. A, ja nawet bomby nie mam. Żeby sobie ewentualnie, nie wiem, pyknąć ognisko. Mamy bombkę. Daj mi jednego Solharta. Syf do ściany. Dobra, bierzemy mitra i ten. No, turbo syf. Szkoda troszeczkę, majcachy bierzemy. Idę na dół. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Nekropolis 2, mam 3 minuty, żeby zdążyć tam bostrasz. Nie zależy mi tam na tym bardzo jakoś, ale... Ej, nie mam bomby. Bardzo mi na tym nie zależy, ale fajnie by było zrobić bostrasz, nie? To jest coś, co przydatnego. Teraz ty się możesz wypchać z tym Solhartem, już mnie nie potrzebuję. A, dobra. Mam jęczorum. Jeszcze jest szansa. Jeszcze jest szansa! A się skupiłem na tym pokoju jak nigdy normalnie. Co mamy? Ale syf. Jest zadawać przedmiot jeszcze raz. Fajnie jakbym miał na bossa załadowany przedmiot. To by było git. Bo na boss rushu byśmy sobie mogli pyknąć wtedy. Hard luck in the baby jest nawet okej.
Jest to nieprzydatne praktycznie w ogóle, ale nawet okej, nie? Do przeżycia. Wejdę do sklepu, no bo co mi tam zostało w życiu? Jak nie wejść do sklepu? Drinker będę musiał w odpowiednim momencie wyrzucić, to przynajmniej będę miał jakiś tam przedmiot jeszcze dodatkowy z tego, jak to się nazywa. No teraz te coiny tak troszeczkę useless, proszę pana. Zawsze będę miał jakiś przedmiot z The Beast! Słowo zgubiłem po prostu. Musiałem się trzykrotnie zastanowić. Dobra, bo ja idę na bossa. O, ja przez to nie zdążę. Ja idę na bossa, a nie mam karty defu. Która jest tu. Dobra, czy ja zdążę? Matkę pokonać tym, co mam w mniej niż minutę? Do zrobienia. No, nawet. Tylko pytanie, czy ja dobrze idę, bo to nie musi być dobra droga. Na szczęście tak. Ale jak widać, gra postanowiła dać przeciwników, których nie mogę zabić. Nawet matko. Mamy minutę. Nie, dobra, to z palcem w tyłeczku. Stawiam sobie właśnie palec w tyłeczek i wygrywamy. Taki oczywiście żarcik. Taki, haha, śmieszny. Żeby nie było. Nie robię nic takiego. Szczególnie podczas nagrywania odcinku. Alalalala. No dawaj, ile? Pół minuty niecała. Nie ma różnicy, co ważne. Mam następne gaty. Backstaber. Muchy. Pają i bomby. No backstaber, chociaż rerollnąć. Backstaber jest spoko akurat. Dobra, Julo. Nic ciekawego. Capricorn to jest? Dobrze kojarzę? Tak, no to Capricorn. No i nara. Boost stats up i możemy się przejść po piętrze i tak już nic mi nie zostało więcej. Jak przejście się po piętrze i sprawdzenie, czy nie mamy czegoś tutaj jeszcze ciekawego. Mam dwa klucze? Mam. Boli? Dobra, nie boli, bo mam dużo serca. Oh yeah. To jest to właśnie. Gdybym miał te pół serca wcześniej, solo hardowego, to bym miał Eden Souls i dodatkowe dwa przedmioty. O, ale bym skullbaga przyjął w tym ranie, no, z tym Eden Soulsem. To by było spoko. Mogę ewentualnie się pobawić, tylko nie wiem, czy ja znajdę aż te życia. Wydaje mi się, że nie. Musiałbym mieć kartę... nie Deful. Deful to akurat głupiec. Musiałbym mieć kartę The Sun. Jak dostanę kartę The Sun, to jestem w stanie nawet w jakiś taki sensowny sposób wejść do Sacrifice Roomu i coś zdobyć. W tym przypadku... Wow, straciłem klucz. O, przydatny. O, no i to mi się podoba. Wow, jaki fajny pokój! Ile tutaj rzeczy! Czy jak wybuchnę tak, to wybuchną wszystkie trzy? To. Dajcie mi grzyba. Ej, nie mam żadnych grzybów. To jednak nie chcę. Nie mam klucz odzyskałem. Straciłem dużo bomb. O! Pierwszy raz mi się taki pokój trafia, bardzo dziwny. Czemu nie masz przedmiotu? Dobra, ale ja nie idę niżej. Ja idę tutaj. Pyk. Mój teammate. A to będę sklep miał jeszcze jeden. Kozacko, 30 monet. Mamy kozacko, tutaj się dzieje kozacko. Ja w ogóle się ogarnąłem. Dosłownie niedawno. Że... Ale nie fajnie. O, wiedziałem, że obrwę. Dosłownie niedawno to się dowiedziałem, że jeżeli zostawię trinket... trinket. W tym pokoju, w ostatnim pokoju, w którym mamy do wzięcia Death Note, to... że ten... Że on też się zamieni w ten klucz. Ja myślałem, że już ten pokój odpada, nie? Że to zostaje w taki, jak jest. Taki fajny pokój. No, taki elegancki, kurczę. Jeszcze jak się odbijają w moim stronie, to jeszcze przeciwnicy. Szapo... A, ty w ogóle nie mogę go strzelić w ten sposób. Jak on zginął? No, to nie jest strzelanie. Przecież bo duże szczęście miałem, nie? Chamy śmierdzące. Przynajmniej 18 mamy tych solhurtów. Ale będę mógł sobie pozamieniać rzeczy u matki. O, The Beast. Karta głupca. Ej, bo to jest Brimstone'em! Panie się uspokój! Czy pana głowa rozbolała? Co mi pan tu Brimstone'em lata? Nie, Turbo Safe. Ej, nie fajne, to sobie zostawię. Cyk. Przydatne, nie chcę. Humbling Bundle, też nie. 4,5 V, Turbo Safe. No dobra, już wezmę tak, co mam zrobić. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, resztę pan sobie wrzucimy. No co ja mam z nim zrobić? No jakby nie patrzeć, tak nic z nim nie zrobię. Soul Heartów i tak nie użyłbym pewnie w żaden inny normalny sposób. Jedynie co, to jeszcze pozostaje mi wziąć stąd Treasure Roomu. Na niego raczej ładunek będę miał, nie oszukujmy się. No i pójście na ten, na The Beast, nie? Wracamy się po pokojach, let's go. No powiem ciekawy run, nie taki najgorszy. Taki troszeczkę inny, taki... No, to jest coś. Soul Heart. Crooked Penny, albo... Dobra, do przeżycia jeszcze. Soul Heart, ale nie zużyłbym, jeszcze bym co jednego Soul Hearta chętnie ogarnął i... Ewentualnie zamienił przedmiot. Tak, nie tutaj. Bo nie oszukujmy się. To może być bardzo mocne. Nie! Ty też nie! Nie! Hits! Otwórz! Ała! Wejdę sobie. Bo kto mi zabroni? Black Luna? Turbo Syf? Nawet nie wiem, co za runa się odpaliła. Nie mam pojęcia po prostu. Czemu ja tracę po pół serca? Mitra to powoduje? Bo co ja mam? Capricorn maybe. O, może być, że Capricorn. Nie, lockdowna to nie. Ja pomyliłem się, to był misklik, haha. Ostatnio w ogóle poszedłem sobie do sklepu. O, trinket kolejny. Poszedłem sobie do sklepu, znaczy do sklepu, do takiej, wiecie, takiej sieci, ale wiecie, plus Orange i tym podobne. Do takiej sieci poszedłem. I oni mają taki sklep połączony jakby, nie? Wiecie, takie połączenie dwóch sklepów jest. I ja widzę kobietę, którą znałem, wiecie, tam gdzieś kojarzyłem wcześniej, jak byłem w tym właśnie, w tej sieci. I tak sobie myślę, dobra, to tutaj, otwieram drzwi i szedłem obok. Ach,
śmieszna sytuacja. I tak facet się na mnie patrzy, ja się na niego patrzę. Po czym on znowu? Ja. Pomyliłem wejścia, a on. Poproszę przejść. Takie trochę niezależna sytuacja, ale taka do ogarnięcia jeszcze. Co to mamy? Syf. Best boot turbo gówniany. Nie wiem nawet jak on działa dokładnie, ale to wiem, że jest turbo syfem. Skąd ja mam ten? Co mi daje tier delaya? Capricorn? Może to. Bo nie mam żadnych takich tier delay, jak się daje. Dobra, to wyrzucamy. Biorę sobie kartę. To zamieniamy w klucz. O nie, ja tej karty nie wezmę, jak chcę brać klucz. To nie biorę. Po prostu. Nie widzę sensu po prostu, no jak ja mam kartę, która może mnie wyleczyć podczas bardzo ciężkiej walki The Beast. The Beast akurat nie jest ciężkie, bardziej Dogma jest problematyczna. The Beast jest łatwa, nie? Powtarzalna strasznie. Ale już tego nie można powiedzieć o Dogmie. O, mój przyjacielu, wiesz, żeby... Shh, prawie mnie zabił. A, mój przyjacielu, wiesz, że prawie zabił mnie. Dałem ci Secret Harda i dałem też klucze. Skrzynek nie otwieram, bo w sumie nie muszę. A ty ciągle mi kradniesz. Wszystkie ty za. Ojej, ale to było bardzo fajna skrzynka, tylko że ja nie otworzę. Otworzyłem! To jeden i Book of Revelation, turbo syf. Fajny. Drugi przedmiot nie jest ciekawy, może załaduję jeszcze raz przedmiot mój aktywny. W zasadzie potrzebuję tylko dwóch tych, nie ładunków. Już mogę, możemy lecieć dalej. A! Dobra, wam. Idź stąd! A tyś! Hementamsis. Hementam... A ja mam 4 życia, dobra, próbujemy. A, na plus wyszedłem, jedno więcej. Cyk? Kurczę, damage mi zmniejszy. Ale tier zapa mi da. Ale mi niepotrzebny jest chyba tier zapy. Nie, to akurat nie fajne. To mi się nie podoba, nie, tak to nie. Ja myślałem, że... Nie. Ja myślałem, że coś innego, ale tak to nie, nie za bardzo. Dobra, idziemy wyżej, tak nic się nie zrobię. Nie ma co się męczyć. Przemęczyłbym się, a i tak by blisko znalazł. Racja to. Co będziemy się okłamywać? Przecież nie zawsze... Ej, kurczę, kozacki są te skrzynki duże. Ja w ogóle... Ten, jak wcześniej nie miałem, to tak sobie myślałem. Skrzynka jak skrzynka, nie? Ale teraz... Podoba mi się to. Patrząc na to, że mam conjoina i... wszyscy wiemy, że ja mam też bookworma! Jejej! A co to oznacza? Oznacza to tyle, że... A! Oznacza to tyle, że te wszystkie pociski teraz lecą jednym tym. Jednym pasmem. Coś pięknego. Bardzo ciekawy przeciwnik. Jesteś tak interesujący, że normalnie... Oj, prawie oddałbym za ciebie życie. A tylko prawie. Bo nie jesteś na tyle interesujący, haha. O, przejście wyżej. Które to już mamy? Cave. O, ja myślałem, że ten. Że jesteśmy na depsach dopiero. A to już no wysoko. Co to jest dobra tkanie, znam? Hyt. Infested? To akurat safe tabletka. Mogę być coś innego jeszcze czasami. Zawsze dałem to samo. Mogę dać komuś jedną tabletkę. Co to? O, nic. Ej, fajnie, że zdobyłem ten Rua Wizard, nie? Znaczy The Wiz w zasadzie. Nie wiem, ja to nazywam Rua Wizard, bo to efekt tabletki jest. Tylko się nikt nie lubi. Kto lubi efekt tabletki Rua Wizard? Kermit. Nie, tak akurat też syf. Straszny. Jak nie oderwę, powalczę sobie z Dogmą, to... O, to nawet mamy jakiś taki fajny ranik do ogarnięcia. Może nawet nie użyję karty, nie? Two of Hearts. Nawet jest duża szansa. Bardzo ciekawe, tu sobie wybuchniemy, bo kto mi broni? Tu też sobie wybuchnę, bo kto mi broni? O, ale takie rzeczy? Cześć, monstro. Mój ulubiony boss, nie? To akurat tutaj, bo zazwyczaj mówię, że mój ulubiony boss, ale wcale ich nie lubię, tak oszukuję was troszeczkę. Ale w tym przypadku akurat monstro to mój ulubiony boss, nie? Fistula, monstro, pin, no turbo fajne bossy, nie oszukujmy się. To mam daje knockback. Bardzo fajne bossy, bardzo proste i no nie wiem, ciężko jest zginąć na monstro, ciężko jest zginąć na pinie, ciężko jest zginąć na fistuli. Czasami się to oczywiście zdarza, nawet mi się to zdarza, nie oszukujmy się. Ale jedna z najprostszych bossów, dlatego moje ulubione, wiecie, co łatwe to łatwe, nie? Co łatwe to podjablić jakoś tak, nie? Takie przysłowie polskie. O, cześć kolego. Uuu, ty strzelasz jakoś gówniany. Nie wiem, że wszystkie się rozpadają. Ej, to nie wystarczy strzelać w głowę, czy nie? Chcę pójdę zadawać te życie, bo co mi to zmieni? Przynajmniej nie, ten, jedno więcej i nie zginę tak szybko. I myśl by się przydało zwiększyć, a jeszcze chciałem zmniejszyć. W ogóle mam 6-14 tirsów. To czego to jest, są tirsy? Po co mi te coiny? Fajnie by się trafił ten beggar jakiś pieniężny. Jakiś bum friend, na przykład. Ale nie ten, którego ja mam ze sobą, bo on z mojej kieszeni kasy nie bierze, to jest akurat co wiązka. Ale jakbym brał taką kasę z mojej kieszeni, taki pieniężnik stojący po prostu na ziemi, no to oddałbym mu pieniądze. Nawet wszystkim bym mu oddał. Czemu by nie? Latania żadnego nie dostałem, jest mi bardzo z tego powodu smutno w zasadzie. I chciałbym zgłosić reklamację z całego zajścia, bo jednak smutno. Co ich slowuje? Dagas. Dużo dało. Ej, a klątwy mogą się w homie trafić? Chyba nie. Bez sensu to by było, bo co mi tam jest klątwa? Jedynie klątwa ten. Na niewidzenie życia, no to by była akurat obsrana klątwa na homie. I nie wiem, czy ona by nie przeszła też na tego, na The Beast. To już w ogóle by było obsrane. Hementamsis. Nie, to akurat nie da mi tyle życia, tyle ja mam. Ale na przykład taki. O, fajnie, te trinket. Ale na przykład taka klątwa nieznania przedmiotu też by była turbo obsrana w zasadzie. Nie wkujmy się, no to jest turbo syf. Ja mam te interpretanie, prawda? Tak, Solharty tam ma i tym podobne. Dobra, tu się wyleczymy. Jestem prawie pewny.
Chyba tak. No jakbym nie miał tej Brytanii, to byśmy w ogóle zaczynali od czegoś innego, prawda? Inna historia. Mam nadzieję, że mam. Kurczę, proszę, żebym miał Nie, no mam, przecież były ten odcinki z Tainted Brytanii, jestem pewny. O, redki! Nice. O, i mamy Inner Child. Extra Life, Dying Spawn, Isaac in the same with coś tam, nie wiem, co tym. Ale Extra Life, a dostałem jeszcze samego zamienić ten przedmiot dwa razy. Syf. Chociaż. Mam Sai. Nie najgorzej. Nie oszukujmy się, nie jest najgorzej. Jest nawet dobrze. Bym powiedział. W ogóle pamiętam jeszcze czasy Isaaca. To były piękne czasy grania w Isaaca, nie oszukujmy się. To były najpiękniejsze czasy grania w Isaaca. Kiedy na każdym piętrze była maszyna do zmiany wyglądu. I on wybuchając, dostawaliśmy tabletki. Jedną, dwie, trzy, wiecie, różnie. Ale to było tak piękne czasy, no. Tabletki co każde piętro. Bardzo nie lubię tego ataku. Ale obstawiam, że nikt nie lubi. Szybko spłynęła pierwsza faza. Druga też powinna szybko spłynąć, bo nie ma jakiegoś życia. Szczególnie na starcie podczas walki. Teraz już ma dużo więcej. Nie wiem, on tak jakby te pierwsze ciosy miał zmniejszone życie, a później miał zwiększone, nie? Jakby te pierwsze ciosy miał większy damage. Podczas grania w LoL'a nauczyłem się takich słów jak true damage. Może tutaj po prostu na starcie bijemy true damage. Czyli taki damage prawdziwy. Ale gówniany. Ale nie brwałem. Oj, mi wydacie jeszcze. I damy hold momentu. Straciłem jedno życie tylko i to przypadkiem. Witaj, Davis. Nie wyleczyłeś mnie, dlaczego? Pewnie też mnie wyleczysz. Dobra, tutaj łatwiutko akurat. Nie muszę się jakoś bardzo starać nawet. Jeszcze mogę w ogóle strzelać, obrócić się i dalej będą te same pociski, nie? Coś pięknego z tym. Dobra, odpalisz tą drugą fazę kiedyś? Byku. No już powinieneś akurat, bez przesady. Dziękuję. Ping! O jest. Jaki głupek. Chciałem... O, dałem się jeszcze trafić. Chciałem go rzucić bombą i sam siebie trafiłem. No głupi, no. Hitcha! Hitcha! O, i teraz wyszła akurat bombeczka ładna, no. To było piękne. Dobra, cyk. Tutaj. Ha, widzicie, porobiłem takie niespodzianka z jednej strony, drugiej strony, cyk, trzecie. No i druga faza. Bardzo prosta zresztą tego bossa. Nie mogę cię otruć. Ej, w ogóle ten boss akurat nie powinien mieć możliwości otrucia się. O, lawę wpadłem. Ta lawa jest problematyczna. To jest jedyny jeździec apokalipsy, który nie powinien móc się, mieć możliwości się otrucia, nie? Ile mam? 3, 6. Czyli jak będę miał takie 4 życia, to będę musiał użyć karty. No na przykład teraz, żeby mieć full HP. W innym przypadku by to nie miało sensu. Czy w ogóle w lawie stanę? No masz tam. Bombę na głowę. Ej, ale że w ogóle na tym bossie najwięcej życia straciłem, to jest aż porażka moja. Czuję się, nie wiem, tragicznie się czuję w tym przypadku. O, użyję sobie, bo kto mnie broni. Dodatkowe pociski. Śmierć jeden chyba z najprostszy do ubicia. Mogę się mylić, ale jestem prawie pewny. Jedna faza, bardzo prosta. O, czasami potrafi też trafić tymi kosami. Nie, on ma jedną fazę? Nie, tak, on ma jedną fazę z tego co kojarzę. A on dosyć szybki damage, dosyć mocny damage. Chyba raczej zdycha. A on już się zamienia, on się zamienia. Cześć, Debis. Co mam cię, moja przyjaciółko, kochaniutka? Ty to lubisz, jak się tam przekomarzamy, co? No to jest już taka profeska. No my się znamy jak stare konie, wiecie, na budowie, czy jakoś tak się mówi. My to tam stare friendzone. O, najgorszy atak. Na padzie bardzo się ciężko ten atak unika, bo ciężko jest wyczuć akurat moment, w którym powinno się na przykład przestać leżeć do góry, czy na lewo, nie? Dużo łatwiej się go unika. O, zepsułem. Dużo łatwiej się go unika na klawiaturze grałem. Na klawiaturze w ogóle dużo łatwiej się wydaje mi się, że się... Hopa. O, już druga faza? Co ty gadasz? Tak szybko? Nawet nie zdążyłem się z tobą popalić. Ale odcinek i tak godzinny. O! Się spojrzałem na OBS-a. Na chwileczkę tylko. Dobra, nie jest źle. Już zdychasz w zasadzie. Dobra, i z winek nawet nie straciłem życia. Cóż, było miło, że się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzymcie!